Witam Państwa w domu Edyty Stein. Nazywam się Anna Siemieniec i jestem przewodnikiem po tym wyjątkowym miejscu. W ramach programu kulturowego Dziedzictwo Edyty Stein opracowaliśmy nową wystawę stałą, opowiadającą o życiu Edyty Stein, świętej Teresy Benedykty od Krzyża oraz jej żydowskiej rodziny. Dziś chcielibyśmy ją Państwu przybliżyć w cyklu filmików poświęconych historii poszczególnych eksponatów i fotografii. Mamy nadzieję, że dzięki tym opowieściom przywołamy atmosferę przedwojennego Breslau, kamienicy przy dawnej Michaelisztrasse oraz jej mieszkańców. Zwiedzający dom najczęściej pytają o to, czy zachowały się jakieś oryginalne elementy jego wyposażenia z czasów, gdy żyła w nim Edyta Stein. Odpowiedź brzmi tak, zachowały się. Są to dwa meble, komoda i biblioteczka. Kryją one w sobie niezwykle ciekawą historię, ponieważ zanim stały się eksponatami domu, odbyły daleką podróż, aż za ocean, do Stanów Zjednoczonych. Komplet mebli był prezentem ślubnym dla Erny, starszej o 2 lata siostry Edyty, i został wykonany na specjalne zamówienie Augusty Stein, ich matki. 5 grudnia 1920 roku w okazałym salonie domu odbył się ślub Erny Stein z Hansem Biebersteinem przy udziale rabina Hermana Vogelsteina. Po ślubie Biebersteinowie zamieszkali w kamienicy przy Michaelisztrasse, a wkrótce potem na świat przyszły ich dzieci, starsza Suzanne i młodszy Ernst Ludwig. Rodzina mieszkała w domu Steinów do końca lat 30. Jednakże wskutek nasilających się prześladowań antysemickich Biebersteinowie zdecydowali się na ucieczkę z Europy. W lutym 1939 roku Biebersteinowie opuścili Breslau i udali się w daleką podróż aż do Nowego Jorku. Mogli zabrać z sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy, ale okazało się, że istnieje możliwość zabrania w podróż także większych gabarytów, takich jak komplet okazałych drewnianych mebli. Biebersteinowie osiedli w Nowym Jorku, a meble, podarowane im przez Augustę, stały się piękną ozdobą ich nowego mieszkania. Przypominały także o mieście i rodzinie, które zmuszeni byli opuścić. Po śmierci Erny w 1978 roku wyposażenie domu Biebersteinów otrzymała w spadku jej córka, Suzanne. Nie mogła jednak pomieścić wszystkich rzeczy, dlatego też zaproponowała przejęcie mebli Ronaldowi Steinowi, który był wnukiem Paula, brata Erny i Edyty. Ronald początkowo mieszkał w State Castle w Pensylwanii, w mieście położonym 500 km od Nowego Jorku. W niedługim czasie przeprowadził się jednak do Seattle w stanie Waszyngton, oddalonym od Nowego Jorku o 4,5 tysiąca km. Transport mebli był na tyle skomplikowany, iż po dotarciu na zachodnie wybrzeże kontynentu wymagały one renowacji. Ronald zdecydował się na odmalowanie ich mahoniową bejcą, która była trochę ciemniejsza od oryginalnego wykończenia. Przez wiele lat meble stały w jadalni jego domu, gdzie bardzo dobrze pasowały. Po 10 latach Ronald zdecydował, że drewno mebli jest za ciemne, więc rozłożył biblioteczkę, by ją przemalować. Ale ostatecznie prace zakończyły się tylko na rozjaśnieniu drewna. Jakiś czas później Ronald przeprowadził się do nowego mieszkania. Jednakże meble nie pasowały do jego wystroju. Pomyślał wówczas o ich sprzedaży. Postanowił jednak wcześniej sprawdzić, czy być może ktoś z Wrocławia, powiązany z domem Edyty Stein, nie byłby nim zainteresowany. I znalazł. Był rok 2000. Towarzystwo z wielką radością przyjęło propozycję przejęcia oryginalnych mebli z domu Steinów. Dla remontowanego właśnie domu Edyty Stein były one prawdziwym skarbem. Pojawił się jednak problem ze sfinansowaniem ich transportu z USA do Polski, ponieważ towarzystwo, prowadząc kosztowny remont, nie mogło wszystkiemu sprostać. Pomyślny finał z transportem mebli towarzystwo zawdzięcza staraniom Rosemary Lanzeby, pracownicy jednego z amerykańskich banków, która uczestnicząc w pielgrzymce świeckich karmelitanek do naszego miasta, dowiedziała się o kłopotach z ich transportem. Po znalezieniu amerykańskiego sponsora, meble drogą morską dotarły wpierw do Antwerpii, a stamtąd samochodem do Wrocławia. Po szczęśliwym zakończeniu całej akcji,
W Słowie Polskim ukazał się artykuł pod tytułem Wywożono sprzęty, wróciły relikwie. Tak, bowiem Edyta Stein, wówczas już święta Teresa Benedykta od Krzyża, w kościele katolickim otoczona została szczególnym kultem. A relikwie to także przedmioty dotknięte przez samego świętego w trakcie jego życia. Edyta Stein z pewnością dotykała tych mebli. Otwierała szafki, wyciągała z nich potrzebne rzeczy. Idąc dalej tym kluczem, można śmiało powiedzieć, że cały dom Edyty Stein jest relikwią. Bo chociaż ma nowy kolor ścian, to przecież są to mury przesiąknięte jej dotykiem, jej obecnością. Mam nadzieję, że historia oryginalnych mebli z domu rodziny Steinów zaciekawiła Państwa na tyle, że będziecie śledzić kolejne odcinki poświęcone naszym eksponatom i fotografiom. A ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia!